Bestwina. Władysław Kozioł. W Bestwinie pewien dziadek słynął z pisania zagadek. Za swe wywody zbierał nagrody, a na chrzcie dali mu Władek. Mieszkaniec Bestwiny, jeden z pierwszych laureatów Nagrody Rady Gminy Bestwina. W latach 1999-2009 współpracownik Dziennika Zachodniego w Akademii Humoru, prowadzonej przez Aleksandra Trzaskalskiego i Jerzego Ciurloka, znanych jako Masztalski i Jecik, czego owocem była publikacja ponad 300 krótkich form satyrycznych oraz otrzymanie tytułu magistra humoryzmu. Obszar literacki, po którym porusza się Władysław Kozioł, to przede wszystkim anagramy, palindromy, fraszki, limeryki, skojarzynki. Jest także autorem utworów pisanych prozą. W 2002 roku w Dzienniku Zachodnim ukazały się jego wspomnienia zatytułowane Bułgaria pachnąca rakiją, wyróżnione w konkursie Wakacje z PRL-em oraz artykuł o poszukiwaniu przez jego rodzinę swojego miejsca na ziemiach odzyskanych. Od niedawna współpracuje z mistrzem palindromu, profesorem Tadeuszem Morawskim, poetą, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Mariuszem Parlickim i poetą Juliuszem Wątrobą. Jego utwory ukazywały się w wielu lokalnych gazetach i czasopismach, promując gminę Bestwina i powiat bielski. Władysław Kozioł to laureat licznych konkursów. Do ostatnich należą ogólnopolski konkurs satyryczny Wrzuć na luz i Coś śmiesznego z nami stwórz, organizowany przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Jego twórczość satyryczna została doceniona przez jurorów konkursu, w tym Zbigniewa Wodeckiego, Adrianę Biedrzyńską, Waldemara Ochnię, Agnieszkę Fatygę czy Zygmunta Heizera. W 2013 roku wydał książkę pod tytułem Humor pod ręką z powagą. W lutym 2014 roku został zaproszony przez redaktora Jerzego Ciurloka do współredagowania strony U Ecika po szychcie na portalu Trybuny Górniczej. Nie dba o zaszczyty i wyróżnienia. Entuzjasta pracy społecznej, skromny, solidnie wykonujący powierzone obowiązki, cieszy się dużym uznaniem i szacunkiem na terenie gminy Bestwina.